Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak zrobić udaną zbiórkę crowdfundingową, to dzisiaj będę miał dla Was kilka praktycznych porad. Jakiś rok temu zrobiłem materiał na temat burgerowni Złom w Poznaniu. Burgerowni, która po roku niestety spłonęła. No i za mocno się troszeczkę przypiekł. Hello darkness, my old friend. Razem z Carlosem, z właścicielem Złomu, zaplanowaliśmy i przeprowadziłem dla niego zbiórkę pieniędzy w serwisie Polak Potrafi. Zbiórkę, która udała się rewelacyjnie. I jeśli chcecie wiedzieć, jak to zrobić, to dzisiaj będę miał dla Was kilka praktycznych porad, których nauczyłem się prowadząc tą zbiórkę dla Carlosa i rozmawiając na przykład z właścicielem serwisu Polak Potrafi. Utrzymywanie stałego kontaktu ze społecznością jest kluczem do udanej kampanii. To, co najważniejsze, czego nauczyłem się budując kampanię dla Złomu i o czym Wy powinniście też pamiętać, jeśli chcecie zrobić swoją kampanię crowdfundingową, to, że musicie zadbać najpierw o zbudowanie społeczności. Nie chcecie wylądować w takim miejscu jak to, w pustym placu zabaw. Musicie mieć wokół siebie ludzi, którzy będą chcieli się z Wami pobawić w to, co chcecie zrobić, wesprzeć Was projekt. Z tą społecznością u Carlosa ze Złomu nie było problemu, bo jego społeczność jest niewielka. Na Facebooku, swoim głównym miejscu komunikacji ze swoimi fanami, ma tam jakieś 6700 ludzi, którzy go followują, ale to są ludzie bardzo zaangażowani w to, co on robi. Ludzie, którzy kochają klimat jego miejsca i po prostu lubią jego burgery, więc są bardzo z nim silnie związani, więc to zadziałało rewelacyjnie. W pierwszych dwóch dniach zbiórki doszliśmy do 100% naszego minimalnego celu zbiórki i zebraliśmy 35 tysięcy złotych. Te pierwsze dwa dni to było jakieś szaleństwo. Ludzie tylko czekali na moment, w którym będą mogli pomóc i będą mieli dostępne systemy, które im to pozwolą. A że zbiórkę zrobiliśmy na Polak Potrafi, który jest dobrze zorganizowany pod tym względem i te systemy są już opracowane, to musieli tylko wejść, kliknąć dwa razy i już mogli zrobić to, na co czekali od półtora tygodnia. Po prostu chcieli pomóc. I ta siła społeczności przełożyła się na to, że na końcu zbiórki wyrobiliśmy 172% naszych oczekiwanych celów, czyli zebraliśmy blisko 62 tysiące złotych. Społeczność zbudowana wokół Carlosa, ci ludzie, którzy są bardzo zaangażowani w to, co on robi, bardzo go po prostu lubią, oni chcieli nie tylko przekazać pieniądze, ale chcieli pomóc na każdym kroku. Więc jeśli wrzucaliśmy coś na przykład na Wykop, na Facebooka, był jakiś wywiad zrobiony z Kubą albo coś takiego, to zaraz szło za tym cała fala pomocy społecznej, czyli udostępnianie, czyli komentarze. Ci ludzie są tak rewelacyjni, że oni stworzyli nawet sami, nie zachęcani przez nikogo, ani przeze mnie, ani przez Carlosa, stworzyli grupę dyskusyjną Złom 2.0, na której rozmawiali, co mogą jeszcze zrobić, jak mogą jeszcze pomóc i w jaki sposób mogą jeszcze się dołożyć swoją cegiełkę do tego odbudowywania lokalu. To jest właśnie siła społeczności, o którą trzeba zadbać przed startem kampanii crowdfundingowej. Jeśli idzie o planowanie zbiórki, to bardzo ważne jest, żeby działać z głową, żeby nie zaplanować rzeczy, których później nie będziemy w stanie zrealizować. Bardzo ważne jest też szczerość przekazu, szczerość komunikatu i bardzo, bardzo istotne jest, żeby się uczyć, żeby dokształcać i być może szukać wiedzy u źródła. Pozyskujcie społeczność przed startem kampanii, przygotujcie ich do tego, że kampania wystartuje w konkretnego dnia i od wtedy będą mogli ją wspierać. Jeżeli tego nie zrobicie przed startem kampanii, to jedyne co sprawdzicie, to czy macie szczęście, czy ktoś waszą kampanię znajdzie, bo budowanie społeczności po starcie kampanii, no to jest po prostu wtedy już za późno, bo nie macie na to czasu. Czas. Właśnie. Dlaczego potrzebny jest czas w crowdfundingu? I to jest druga porada. Czas w crowdfundingu jest potrzebny dlatego, że obsługa takiej kampanii zajmuje często cały etat. Trzeba odpowiadać na komentarze, trzeba wysyłać aktualności. Kubę Sobczaka z Polak Potrafi zapytaliśmy o konkretne porady, bo on po prostu wie, jak to się robi, wie, jak budować kampanię crowdfundingową. I oprócz tego, co przed chwilą Wam powiedział sam, to podpowiedział jeszcze, żeby dawać do swojej kampanii nagrody w różnych przedziałach cenowych. Że ta średnia wpłata na przykład na Polak Potrafi to jest około 50 do 100 zł. Wielu ludzi wpłaca na przykład około 100 zł, ale ważne jest, żeby dać im różne możliwości. U nas przy zbiórce na Carlosa były nagrody zarówno za 1, za 5, za 15 zł, ale były też takie za 200, 400, 2000 zł nawet. I w każdym z tych przedziałów znaleźli się chętni, nawet za 2000 zł, na przekazanie pieniędzy. To jest bardzo istotne, żeby dać odbiorcom duże możliwości, a dodatkowo ważne jest, żeby te nagrody były po pierwsze związane z tym miejscem, które promujemy, z tym klimatem. U nas na przykład były to burgery, bo oprócz klimatu ludzie przychodzili do Złomu po burgery.
i żeby to były nagrody, które pokażą ludziom wpłacającym, pomagającym, że dostają coś w zamian, bo oni chcą pomóc i pomogą, a to najbliższa społeczność z wami związana pomoże w ogóle bez żadnej dyskusji, ale jeśli chcecie wyjść poza nią, to ważne jest, żeby ludzie czuli, że za te pieniądze, którymi pomagają, dostają coś w zamian. Pół roku temu byłem u Carlosa, obiecałem mu, że zrobię mu siedzenie ze starej butli gazowej. No i teraz myślę, że jak będzie nowy lokal, to będzie okazja, żeby się wykazać. Butle dzisiaj zabrałem, wsadziłem do bagażnika, jadę do kuzyna, zaraz będziemy nóżki spawać, cztery siedzenie, napiszemy złom. Jeśli idzie o komunikację, to tutaj moim zdaniem w crowdfundingu najważniejsza jest szczerość. To była nasza podstawowa zasada, jak budowaliśmy komunikację na zbiórkę na Team Złom. Cały czas chcieliśmy być szczerzy, transparentni, przejrzyści i to jest bardzo ważne, ponieważ jeśli robicie zbiórkę społeczną, to ta społeczność musi wiedzieć, na co będą szły jej pieniądze. U nas robiliśmy to za pomocą aktualności na stronie Polak Potrafi. One pojawiały się praktycznie co kilka dni, jak tylko się działo coś w zbiórce. I cały czas dawaliśmy znać ludziom na Facebooku, co się dzieje z tą zbiórką, co się dzieje z ich pieniędzmi, jakie są dalsze plany i tak dalej. Oprócz tego zrobiliśmy dwie transmisje live, jedną ze sprzątania zgliszczy po spalonym złomie i jedną z pytaniami otwartymi do Carlosa, gdzie ludzie przez godzinę mogli zadawać pytania. I wszystko to oczywiście cały czas w takim duchu, że mówimy wam dokładnie, jak to wygląda, na co będą szły pieniądze, jak idzie zbiórka i tak dalej. Po prostu pełna otwartość wtedy. Tego ludzie oczekują, zresztą no pomyślcie sobie, jakbyście wydawali komuś pieniądze na jakiś cel, to też chcielibyście dokładnie wiedzieć, co się z nimi dzieje, jaki jest plan i tak dalej. Na koniec zajęliśmy się też komunikacją z dziennikarzami, do których bardzo szybko doszła informacja o zbiórce. I tu też jakby zasada była taka, że te wywiady były takie bardzo osobiste. Carlos zapraszał dziennikarzy do siebie do domu, po prostu siedzieli sobie przy herbacie i rozmawiali i to nie było nic jakiegoś wielce nadętego. Zresztą nie mogło być, bo nie taki jest styl Carlosa. I trochę nie taki jest styl crowdfundingu, to wszystko musi być bardzo szczere, otwarte do ludzi, żeby po prostu ludzie czuli, że są blisko tej osoby, której chcą pomóc. No i teraz wyniki, jak udała się nam ta zbiórka na Polak Potrafi. Zbiórka dla Carlosa trwała miesiąc. 100% deklarowanej kwoty, czyli 35 tysięcy złotych, zebraliśmy w 2 dni. W pierwszym tygodniu zebraliśmy 56 223 zł, a na samym końcu udało się nam wyrobić 176% minimalnego celu zbiórki, czyli zebraliśmy 61 717 zł. Ostatni próg nagród, jaki był ustawiony, to 62 tysiące złotych. Po jego przekroczeniu część pieniędzy miała pójść na pomoc Fundacji Zwierząt Bez Domu Wendy Vigilas. Nie udało się dobić do tego punktu, ale Carlos zdecydował, że i tak przeleje trochę pieniędzy na zwierzaki, więc przy okazji udało nam się pomóc komuś jeszcze. Wracając do samej zbiórki, to jej stronę na Polak Potrafi odwiedziło ponad 61 tysięcy osób. Społeczność Carlosa pomogła nam też podbić wpis o zbiórce na wykopie, który trafił na stronę główną tego serwisu i zebrał 834 wykopy. Cały czas informowaliśmy fanów na Facebooku o przebiegu zbiórki. Post o planach jej realizacji miał zasięg organiczny ponad 31 tysięcy, a każdy kolejny około 8700. Najlepsze w tym wszystkim było jednak to, że wraz z tymi wynikami szło wsparcie, cały czas było wsparcie. Ponad 200 osób praktycznie codziennie deklarowało pomoc chęci oddania jakiegoś sprzętu, wpłaty czy po prostu przyjścia i pomocy w sprzątaniu po spalonym złomie. Nawet inni restauratorzy z okolic ulicy Kościelnej w Poznaniu chcieli stawiać puszki w swoich lokalach i zbierać na odbudowę złomu. Tak więc historia złomu zaczęła się od chęci zmiany, później przerwał ją pożar, a na końcu zmieniła się w coś absolutnie inspirującego. Jeśli zbudujecie wokół siebie taką społeczność, jaką ma Carlos, to ze zbiórką crowdfundingową pieniędzy na swój cel nie będziecie mieli żadnych problemów. Trzymam kciuki, wszystkiego dobrego i trzymajcie się, wy wspaniali ludzie. Cześć!